Witam serdecznie. Dzisiaj przesyłeczka od Studiego. Pamiętacie, w niedawnym czasie robiliśmy, że tak powiem, walczyliśmy z bramką do Zello, czyli CB Radio do Zello. No i takie moduły Bluetooth, ten, który dla mnie tutaj nie działał, przyszedł zepsuty, z Allegro zakupiony. Studi zrobił, po prostu się nie nadawał on do tego jako bramka. Miał dużo zakłóceń i teraz sobie rozpakujemy przesyłeczkę Studiego i zobaczmy, jak jego płyteczki wyglądają, że tak powiem. O, tutaj mamy mikrofoniki już. 8 wyjść, to jest moduł Bluetooth, takie moduły Bluetooth tego typu. Studi wymyślił tą płytkę, zaprojektował, patrzę, polutował, nawet przetestował USB jako zasilanie. To są praktycznie bezprzewodowe moduły Bluetooth w dwie strony, czyli sprawdzimy sobie, czy się to połączy. No między sobą to nie wiem, czy się to połączy, się sparuje. Trzeba będzie notę katalogową jeszcze wziąć i zobaczyć, którym tym pierwszym chyba przyciskiem się to parowało. Ale czy to się sparuje na przykład z tabletem z Zello. No to dobra, to sobie zróbmy tak. Weźmy sobie tableta. Podłączmy sobie Bluetooth zasilanie. Najpierw może sobie odpalmy Zello na nim. Na razie tutaj ciszę. O. Trochę maili było przy okazji. Teraz tak, mini USB. Czy ja tu mam ładowarkę? Oczywiście nie mam ładowarki takiej. W domu została od tableta ładowarka, a jest właśnie nie mi, to jest mikro, nie mini. Ale my coś pokombinujemy, nie byłby to Janek, jakby nie dał rady tego odpalić. Gdzie są krokodylki? Odpalmy sobie lutowniczkę. Tamtym sparowany. Odpalmy sobie teraz tak, plus minus. Tu mamy wyjście, plus minus wejście. O, ale Studi zminiaturyzował to. Prawie fajnie. Dobra, ściągamy sobie najpierw schematik. Przysłał mi tutaj schemacik. Muszę wejść na pocztę. Ojejku, co jest? Zaraz będziemy mieli schemacik do tego, żeby podłączyć się pod USB. Znaczy tutaj to mniej więcej widać, gdzie jest minus. Minus od tu, plus jest tu, ale to już jest za USB. Dobra, mamy schemacik, zaraz sobie tutaj zobaczymy. Aha, to czyli jednak dobrze myślałem. Zapiszmy to sobie.
Hobbit. Okej. Okej, czyli jedyneczka mamy wyjście plusa, czyli jednak mini USB. Bat plus. Gdzie tu jest bat plus? Mikrofon, speaker, bat plus. Idzie prosto na Atmega. Tu na Atmega, na XS3868, to jest ten moduł. Czyli jednym słowem musimy się pod USB podpiąć. Nie zrobił pina do baterii. No nic. Płyteczka jest dwustronna, z tego co widzę, czyli jednak szukamy USB. Przed chwileczką miałem taki, coś, taki wytwór jak powerbank. Może coś z niego się da wycisnąć, jakieś, nie. Nie da. Jednym słowem musimy zrobić tak. Wziąć kabelek USB, choćby nawet od Arduino, podłączyć się pod USB i zasilić to z USB. Tylko teraz jedna rzecz, czy on tutaj jeszcze coś ma? Nie ma. Zasilimy go sobie z USB. No, puściłem zasilanie i co? I nic. No jest pod USB podłączone i nic. Czyli po włączeniu tutaj nic nie zadziałało. Teraz tego weźmiemy. O, ten się zaczyna parować, a ten czemu nie? Może był gdzieś sparowany dłużej. To jest standby. No dobra, weźmy sobie schemat, zobaczmy, który przycisk to który. Nieopisane. Nieopisane przyciski, ale to nic. No dobra, jeśli ten zadziałał i chce się parować, no to wykryjmy go sobie w tablecie. A co? Ustawienia Bluetooth XL01A. Widoczny tylko dla urządzeń sparowanych. Widoczny dla urządzeń sparowanych, czyli jednym słowem tak. Czy musimy go przypisać? O. Szukaj urządzeń. No dobra, mamy tu jakieś po Macu. Parowanie. Ok. Słuchajcie, sparowało się. Połączony. Połączony. Ok. Mamy go połączonego z tabletem. Więc teraz sobie wejdźmy na Zello i ustawmy sobie taką mój kanał i zobaczmy, czy przycisk. Jeden z przycisków musimy sobie dodać do Zello, bo to będzie gruszeczka na przykład. PTT. To jest tak. Przycisk ekranowy, przycisk VOX, dodaj.
Dodaj, naciśnij jakiś tam przycisk, który będzie używany jako PTT. No dobra, pierwszy z brzegu. Nie działa, drugi nie działa. O, drugi zadziałał. Drugi mamy sparowany. O, i właśnie nadajemy chyba. Raz, dwa, trzy, cztery, test. Dobra. Okej. Okay. No i teraz zobaczmy. Patrzcie na Zello. Ja sobie nacisnę przycisk. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Test. Raz, dwa. Czy mnie słychać? Momencik. Zróbmy sobie głośniej telefon. Słychać bardzo dobrze. No dobra, słuchajcie. Rozmawiam teraz z Bluetooth. Rozmawiam teraz z Bluetooth, słuchajcie, od studiego, tylko teraz chcę zobaczyć, który to mikrofon idzie. Raz, dwa, jeden, dwa. Czy ten w tablecie? Raz, dwa, w tablecie. Ale przycisk się paruje. Okej, okay, zobaczcie, działa PTT. Działa PTT. Tylko teraz jeszcze musimy sobie tutaj ustawić mikrofon. Czyli musimy sobie ustawić tak Bluetooth. I teraz zobaczmy sobie z Bluetooth. Naciskając przycisk, tylko tu oczywiście będzie bateryjka siedzieć w tej gruszce. Nie będziemy na kablu mieć tam gdzieś podpiętego. Naciskamy PTT. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. Ole, teraz idzie z mikrofonu Bluetooth. Czyli mam gruszeczkę do Zello. Od studiego, słuchajcie. No się rozepnie, czy nie? Się rozepnie. Musimy zrobić przycisk PTT do tego. I bateryjkę, słuchajcie. Jedną bateryjkę. A podrzućcie mi, jak to jest teraz wygląda z jakością, chociaż ja ciebie sam teraz słyszę. Jakość jest beznadziejna, co? Wiesz co, dźwięk jest taki wypłaszczony, bez głębi. No dobra, to ja jeszcze teraz bliżej ust, że tak powiem, to będę mówił. No i teraz jak to słychać? No i teraz jak to słychać? No ja ciebie dobrze słyszę już teraz. Ale brumi coś, nie? Coś szumi, trzeszczy. Coś szumi, trzeszczy. Słuchajcie, przyciski PTT działają. Teraz jakościowo było okej. A było studii, słuchajcie, to studii. Wentylatorów, które chodzą w tle. Bo tak to nie słyszałem żadnych szumów i trzasków. A próbowałeś to parować z mikserem? Nie, jeszcze nie próbowałem z mikserem, zaraz zobaczymy. No. Ale to z mikserem to nie ma sensu chyba ale tego parować, bo to będą, chyba jednak będą gruszeczki, ja z tego zrobię... Moment, ja muszę się ściszyć. Będą gruszeczki, słuchaj, do Zello, takie malutkie. Dorobię do tego wzmacniacze audio. Małe i głośniczki, małe. I na drukarce 3D machnę taką różową... pomarańczowo, znaczy, wiesz, obudowę, znaczy tak czarno-pomarańczową, nie? No i teraz ja gadam właśnie z tego Bluetooth, także z bezprzewodowej gruszki do Zello. O, zobaczcie, to sobie mogę postawić tutaj, bo ja teraz przy okazji filmik robię. I wyłączyć sobie na nadawanie. A tu mam mikrofonik. Gruszeczkę. Słuchaj, studii nie da się bramki, bo te Bluetooth się rozłączają po jakimś czasie, musisz je na nowo po prostu wyłączyć, włączyć zasilanie, ja tam nie będę biegał do tej bramki. Ta bramka jest zrobiona, jest konstruowana, tylko pojechać,
zimno trochę i, nie, i brak czasu, żeby postawić antenę tam i będzie działać, nie? Naciśnijmy. Apliką przy tym mikrofonie, który niby jest opcjonalny, można zobaczyć po jego wylucie, jak to wpływa na jakość. Podmienimy mikrofony. Z tego mikrofonu. Podmienimy mikrofony. Halo, halo. Podmienimy mikrofony. Chyba się coś zepsuło, może w drugą stronę. Halo, halo? Halo, halo? Aha, jednak tak. Odwrotnie. Jeden Bluetooth się paruje, się włącza. Podmieniłem mikrofony teraz. Podmieniłem mikrofony teraz. I słuchaj, jest na tej zasadzie, że podmieniłem tylko mikrofon. Jeden Bluetooth się włączył od razu na niebiesko. Migał sobie na niebiesko, go się dało wykryć. Drugi Bluetooth w ogóle się nie odezwał pod USB. Pod napięciem. Jest ciemny, także zresztą zaraz zobaczysz na filmiku. Dobra, jeszcze raz słuchajcie, przerzucam się na ten drugi Bluetooth i zaraz zobaczymy. Dobra, rozparowałem. Sprawdzone przed wysłaniem, to może go wgnietli w transporcie. Trudno o, jest, powiedzieć. Działa. Słuchaj, jest ok, działa, będzie się parował i ten, no, ja chyba nadaję w tej chwili nawet i co ci powiem, odwrotnie mikrofon był elektratowy wstawiony i dlatego może coś jakieś zwarcie robiło na zasilaniu czy na czym. No ale słuchaj tego, pika mi teraz już i ten drugi działa, także zaraz go sparuję, nie? Dobra, sparujemy sobie tego drugiego teraz. Musiałeś mieć pecha z tym modułem Bluetooth, który do ciebie przyszedł wtedy, że on w ogóle nie ruszył, tylko cały czas się grzał. No bo zobacz, ja wtedy zamówiłem jeden, przyszedł, działał, teraz zamówiłem cztery kolejne. Wszystkie cztery przyszły, działały bez problemu. Słuchaj, nie wiem... Słuchaj, nie wiem... Jest tak. Jest tak. Czekaj moment. No dobrze, idzie z tego? Chwileczkę, wyciszymy. Nie, nie idzie z tego. Idzie z tableta. One mają ten sam ID. On się mi od razu sparował z tabletem, tylko podmieniłem moduły. Tak, bo one wszystkie wychodzą dokładnie z tym samym ID. Żeby ID zmienić, trzeba się wpiąć po RS-ie i komendami AT to zrobić. To ich między sobą, jako walkie-talkie, nie sparujesz, nie ma opcji nawet, bo mają te same ID. Także od razu... O, na tej zasadzie. No, bez podłączenia do RS-a też byś ich ze sobą nie połączył, bo trzeba w jednym wpisać PIN do drugiego, tak? A jak się podłączysz do jednego po RS-ie, to i ID możesz go zmienić. Więc rozwiązuje to oba problemy wtedy. Dobra, jeszcze raz z niego nadaję. Dobra, jeszcze raz z niego nadaję. To jest jeden Bluetooth. To jest jeden Bluetooth. No się połączy czy nie? No paruj się, paruj. Nie chcesz się sparować, panie? Nie chce mi się sparować.
Jednak słuchajcie, ten jeden moduł nie działa. Jeszcze raz odepnijmy zasilanie i podłączmy. Może jakoś tutaj bieda jest delikatna. Którym przyciskiem ze standby się wychodzi, bo w ogóle nie mam reakcji na jednym bluetooth. Żadna diutka nie mignie. Także nie wiem, powiedz mi, studi. Wiesz co, teoretycznie powinno się wychodzić ze standby'a tym w samym rogu, ale nie udało mi się wybudzić go ze standby'a niestety. Jedynie tylko przez odłączenie zasilania i podłączenie z powrotem. Słuchaj, jest zero reakcji. Zaraz zmierzę mu napięcie na wyjściu stabilizatora, bo w ogóle jeden nie żyje. A pod Bluetooth, pod USB podpinam po kablu, po USB. I już moment, tylko tutaj ci powiem, zaraz czekaj. Na wyjściu stabilizatora 0 V. A co jest grane? A na wejściu do stabilizatora to jest 0. Co jest? Gniazdko Bluetooth uwalone. Znaczy ten, nie Bluetooth, a gniazdko USB. Zaraz zobaczmy. Minus i plus idzie tutaj do kąciorka. Nie ma. Momentu. Kurde, żeś zrobił to solder masket. Nic tu nie widać pod nią. Gdzie te kable idą? Może wiesz, lód na tym, na gnieździe USB jest niezbyt pewny. Bo tam dużo cyny nie waliłem. I może się po prostu nóżka odlutowała z pada. Dobra, zaraz spróbuję to poprawić, bo tutaj w ogóle nic nie ma. Nie ma połączenia nawet od gniazdka. Dobra, to by było na tyle. Kończymy ten film. Wiadomo na 100%, że to działa jako gruszeczka lub jako odbiornik, bo tutaj mamy wyjście audio na tych trzech pinach. Jak widać było, audio też powinno pracować z tego tu, a w tej chwili, no bo tutaj zapracowało, także tutaj na wyjściu też powinniśmy mieć sygnał. Do tego dorobimy jeszcze malutkiego scalaczka, taką malutką płyteczkę, dosłownie po drugiej stronie Bluetooth będzie to audio wzmacniaczyk, taki 1,5 W w zupełności starczy, żeby nawet w samochodzie, żeby było go słychać, jak silnik pracuje, i będzie głośnik, mała bateryjka typu albo lajonek, to się robi duża, to musimy zrobić bateryjkę o tego typu, taką malutką, słuchajcie, 3,7 V, bo tyle nam potrzeba, i tak stabilizator stabilizuje nam na 3,7 V, nie 3,3, a na 3,7. Taką malutką bateryjkę, do tego malutki głośniczek, choćby taki o 2-watowy głośniczek. Jak tu będzie bateryjka, albo nie, no tu nad Bluetooth zrobimy bateryjkę, o. Ale pięknie będzie. Tu będziemy mieli przyciski. Będziemy mieli jeszcze głośniczek. Albo może taką dłuższą zrobić. Głośniczek do mikrofonu, żeby gadał, to może nie. Bo może być echo. Czyli głośnik z tej strony. Na środku przyciski. Mikrofon z tej strony. I będziemy mieli taką ala słuchaweczkę. Halo? Kolejny projekt się tworzy. Tylko musimy odpalić, zobaczyć ten drugi Bluetooth, co mu dolega, bo działało przed wysyłką. Do mnie doszło, przestało. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Pozdrawiam. Dzięki studii za
opracowanie shielda, całości shielda do tego modułu. Fajnie. Fajnie ci to wyszło. Pozdrawiam.